Halo, halo, dzień dobry, z tej strony pomidorowy.pl i mam zaszczyt zaprosić was na nowy let's play na moim kanale. Zagrajmy w szalone przygody Kaczora Donalda na konsole PlayStation 1, PS2, Nintendo 64 i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie ludzie, zabieram się za... O, tutaj się właśnie włącza demko, taki spoilerik będzie. Nie chcemy spoilerów, tak więc sobie to wyłączymy. No. Ja myślę. Słuchajcie ludzie, jakby to powiedzieć, jest to gierka mojego dzieciństwa i będziemy ogrywali sobie port na konsolę PlayStation 1. W przyszłości nagram oczywiście port PS2-kowy, jak i bodajże port Dreamcastowy, żeby sobie tak jakby już porównać, bo port PlayStation 2 o wiele, wiele, wiele się różni od tego, od wersji na PlayStation 1 i nie tylko. I dobra, wcisnę sobie start button. I jak widzicie, są lekkie przycinki. To nie jest spowodowane tego, że ja mam lagi. To jest spowodowane tylko przez to, że... jakby to powiedzieć, tą grę portowało Ubisoft Shanghai. Jeżeli nie wiecie, kim jest Ubisoft Shanghai, oni portowali właśnie Raymana 2 na konsolę PlayStation 1. Dobra, myślę, że bez zbędnych ceregieli ja was zaproszę na cutscenkę. Więc ja, że tak powiem, się zamknę i widzimy się po cutscence. Adios! Hurry up, doll! Turn on the TV! It's almost time for Daisy's report! And now please watch this intrepid live report from Daisy, our famous reporter. This is it! Daisy, you're on the air. Thank you, Robert. I'm actually in the foreign kingdom of Merla, the terrible magician. Now that I've finally found a way to enter his secret temple, we will know what his terrifying new plans are. He's fantastic! We can hear him from here. I'll try to walk up to him without being seen. I'll try to get closer. There! There's Murloc! He's working on a very strange machine. Who's there? You'll never get out of here. You let me go! Put me down! Daisy is in danger. I'm gonna rescue her. Oh, no, you're not. I'm gonna save Daisy. I can help you reach Murloc's kingdom. With my incredible gyro gamma tubal teleport! I'm coming, Daisy! I'm gonna save you! Hey! He left too soon! At the moment, my machine doesn't have enough power! I need your help! Come, Daisy! You're back! Tutaj się stała nagła taka dziwna rzecz, ponieważ będę musiał chyba tą cutscenkę z neta pobrać. Cutscenka mi się w ogóle wyłączyła z tej gry, co jest dosyć dziwne, bo powinna ona normalnie być. Być może, że jak znajdę, że tak powiem, z wersji PC-towej, bo nie wiem czy wiecie, ale wersja PC-towa miała polski dubbing, to jakby to powiedzieć, to wtedy wam najwyżej wkleję wersję z polskim dubbingiem. Dobra, na czym polega ta gra? Mamy tutaj sobie cztery, można by powiedzieć, warp roomy. I praktycznie tutaj jest po 4-5 poziomów, coś takiego, bo jeszcze liczę z bossem i poziomem, gdzie trzeba uciekać. No i cóż, to jest nasz pierwszy poziom. Jesteśmy jakby w laboratorium Gyro. Jeżeli nie wiecie, kto to jest Gyro, to jest ten oto ziomek. On w wersji na PS2 ma jakby takie jeszcze specjalne cutscenki, które czasami nam tam, jakby to powiedzieć, daje tutorial. No i dobra. Jesteśmy sobie teraz tutaj, to jest nasz, że tak powiem, pierwszy świat. I mamy tutaj odblokowany póki co pierwszy poziom, czyli Forest Edge. Te poziomy praktycznie z każdą wersją wyglądają zupełnie inaczej. Ale to już bym wam przedstawił w późniejszych, że tak powiem, wersjach, jakbym ogrywał na kanał. A my rozpoczynamy nasz pierwszy poziom Forest Edge.
No dobra, Pomidor, wszystko spoko, fajnie, fajnie, wszystko się fajnie ogląda, ale jest jeden problem, kurde, stary. Czemu ty nie powiedziałeś nic o fabule tej gry? No właśnie, więc teraz tą fabułę wam jak najbardziej przedstawię. Więc tak. O, halo, ruszaj, gro. No, świetnie. Zanim opowiem, często nie wiem, czy wy też tak macie, mam problemy, że jak po prostu nic nie robicie na emulatorze, to często emulator wam się, że tak powiem, mrozi. To jest u mnie bardzo, ale to bardzo, że tak powiem, rozpoznawalny element. Dobra, tutaj nam komputerek podpowiedział, żeby wcisnąć X. Tutaj tak samo, jak sami zresztą widzicie. No ale dobra, kurde, Pomidor, opowiadaj, o co chodzi z tą grą do jasnej ciasnej. Już wam mówię. Więc fabuła jest prosta. Daisy sobie tam komentowała, coś tam przy mikrofonie po prostu... Nie jestem w stanie wam teraz określić, co ona dokładnie mówiła, ale coś pamiętam, że z polskiej kascence wywnioskujemy. I w pewnym momencie pojawił się Gyro, Jezus Maria, już mylę, kurde, tych... antagonistę z przyjacielem. Merlock się pojawił. Merlock postanowił porwać Daisy. Naszym zadaniem jest po prostu uratowanie Daisy. Więc może teraz przejdę do kontrolek, żeby nie było. Więc tak, wow, zaatakowałeś mnie. W ogóle, może opowiem wam o poziomie wkurzenia Donalda. Troszeczkę chaotycznie, wiem, przepraszam na emocje, ale chcę wam wszystko jakby opowiedzieć. Więc tak, poziom wkurzenia Donalda wygląda następująco. Jak widzicie, Donald ma teraz swoją tak jakby wkurzoną minę. I on praktycznie ma takie dwa poziomy wkurzenia. Kiedy się go zaatakuje, ma jakby właśnie taki, jeżeli masz ma tą normalną buźkę co teraz, to potem jest wkurzony, czyli może na siebie przyjąć jeden atak, ale jest troszeczkę osłabiony. No i wtedy, kiedy jakby się przyjmie ten jeden atak, jak on już jest osłabiony, to wtedy ginie. To, co było przed chwilą, to była książka. Książka często generuje nam różne takie dodatkowe rzeczy, typu pluszaki i tak dalej, wiecie. Tak jak macie tutaj, że był pluszowy miś. W późniejszych poziomach to się oczywiście zmieni, że będą jakieś tam zabawki, coś innego, tak więc nie bądźcie przyzwyczajeni, że będziecie szukali misia po każdej planszy. Wrogami w tym świecie będą łosie, jak widzicie zresztą na załączonym obrazku. No i tyle, nie? Po prostu chodzi o to, żeby przejść jak to w każdej platformówce i gierce gierkę. Gra nie jest zbytnio skomplikowana, a mogę powiedzieć, że jest jedną z tych łatwych, i to bardzo łatwych gierek. Co do pozostałości, bo co chciałem jeszcze powiedzieć. No i dobra, i z fabuły to by było na tyle, jeżeli chodzi o to. Fabuła nie jest zbytnio jakaś wymagająca, bo to jest, jak widzicie, najprostsza fabuła, jaka może być w każdej platformówce. Czyli po prostu jest jakiś antagonista, porywa, załóżmy, przyjaciela, protagonisty, idź uratować świat. Tyle. Gra też nie jest zbytnio długa i wydawcą tej gry jest Ubisoft. Jeszcze wtedy, za czasów, kiedy Ubi było... Ubi Spacja Soft, wiecie, o co chodzi. Czasy Raymana Jedriki, też mogę to powiedzieć, śmiało. I chyba, żeby tutaj zdobyć ten kolejny przycisk, to trzeba zrobić czasówkę. Wiecie co, może my się cofniemy i ja spróbuję zrobić tą czasówkę. Chyba, nie mam pewności stuprocentowej. Ja w tę grę grałem kiedyś za dzieciaka, przyszedłem całą, ale tych czasówek nie robiłem. Tak więc zobaczymy. I sorry, że mam trochę zjechany głos, ale jakiś czas temu wstałem. Dobra, mamy tu czasówkę. Jedziemy z koksem. Nie wiem, co nam daje czasówka, więc to będzie jakby moje pierwsze takie odkrycie. Jakie miałem może przeżycia z tą grą? W ogóle jak ja na tę grę natrafiłem? Otóż to było tak, że chciałem sobie zagrać w coś a la Raymana 1. Z firmy oczywiście Ubisoft, bo szukałem bardzo dużo gier, które Ubisoft wydał, no i natrafiłem też właśnie na tę oto grę. I tak z początku nie byłem dosyć przekonany do tej gry. Mogę wam powiedzieć szczerze, ja po prostu tak jakoś stwierdziłem, że ej, ta gra troszeczkę wygląda plastelinowo, jak to mogę ująć. I potem tak sobie zagrałem i mówię sobie, ej, ta gra jest świetna. Wiecie co? Ja tu chyba już zrestartuję sobie tą czasówkę, bo mi się chyba nie uda. Nagrywam to ogólnie, jakby to wam powiedzieć, przed robotą u mnie, bo nie będę ukrywał, że wróciłem na ulotki
ci co są, że tak powiem, już starymi zajadaczami mojego kanału będą wiedzieli, o co chodzi. Że po prostu sobie dorabiam często na jakichś ulotkach, gazetkach i tak dalej. Po prostu wróciłem teraz na ulotki do pizzerii, która powinna być wam bardzo dobrze znana z całych moich tam serii, co kiedyś prowadziłem. Opowiadałem nawet o tym. Tak więc po prostu widzimy, miałem iść na 11 do roboty, ale stwierdziłem, że czemu by... O cholera, jasno. Dzwoni ktoś do mnie. Wybaczcie za te takie pauzy. Lecimy dalej z koksem. Nikt nie może się pogodzić z tym, że ja nagrywam, no szkurde mać. Dobra. Tutaj w ogóle coś tego skoku zrobić nie mogę, bo jak widzicie, Donald właśnie tą nogę niedawno właśnie tak... No. Ja nie wiem, czy to jest przez to, że mi się wciska przy okazji kwadrat. Nie, bo kwadratem atakuje pięścią. No, ale tak jak widzicie, tak Donald atakuje pięścią przy okazji. Dla mnie ta gra jest bardzo nostalgiczna, bądź z początku miałem, sami słyszeliście jakie przekonanie, ale uważam, że ta gra jest jak najbardziej w porządku. Ona jest strasznie krótka, co jest troszeczkę takim smutkiem, bo jednak ona ma potencjał, by być dłuższą grą, no ale tutaj już nie mogę widzieć po prostu tego, bo bym musiał widzieć Ubisoft i cofnąć się przy okazji w czasie. I żeby przemówić im do rozsądku, by wydali dłuższą grę! Przepraszam za ten rage. Ale przyznam, że poziom jest naprawdę, ale to naprawdę bardzo przyjemny, jeżeli chodzi o grafikę. Ta gra w ogóle graficznie się źle aż tak nie zestarzała. No kurde, Donald! Skakuj tam! Donald! Słuchaj się mnie! No, bez kitu ludzie. O, teraz się mnie posłuchał, kiedy wcisnąłem tego. Kiedy nie przycisnąłem analoga, tylko po prostu grałem sobie na D-padzie. Ja pierdziele. To niezły Donald. To nieźle Donald, żeś dał kuźwa czadu. Naprawdę. Brawo! Brawo Donald! Dostajesz nagrodę za bycie... Za bycie... chujowym kaczorem. Dobra ludzie. Ja widzę się z wami za chwilę. Ja to wyedytuję, bo chcę zobaczyć, co jest za ten zegar. Czy ten zegar w ogóle nam uzupełni ten taki... To taką końcówką... No to kółko całe, co jest na tym interfejsie. Zaraz wracam. Dobra ludzie, udało się, jak widzicie. Może nie widzimy się już jakby po czasówce, ale jak jesteśmy w tym miejscu, gdzie ostatnio skończyliśmy. Jak widzicie, tu już jest coraz bliżej, kurde, meta. Nie spierdziel tego, kuźwa, Donald, proszę cię, błagam cię zresztą. Nie spierdziel tego. Dobra i bang. Bingo, udało się. I co za to dostaniemy teraz, za tą czasówkę? Bo to mnie będzie zastanawiać. No dawaj, pokazuj się. Mamy to, dobra, mamy pole uzupełnione. Tak więc czasówki są jakby takim uzupełniaczem. Dobra, więc chyba będę tylko... To będzie jedyna czasówka, którą wam pokażę i po prostu resztą zajmę się już poza nagrywaniem, żeby wam nie zanudzać. Dobra, The Gorge, czas na drugi poziom. W końcu, kuźwa, mam prawie, że zaraz 15 minut na nagraniu, a ja dopiero robię drugi poziom. Przez to, kurde, przez tą pierdzieloną czasówkę. Jeszcze muszę pamiętać wstawić... Kurde, włos! Ja pierdzielę. Muszę wstawić jeszcze tą cutscenkę, która niestety nie została nam ukazana. A jednak bez tej cutscenki, no kuźde, nie będziemy mogli zobaczyć pełnej gry. No co ty sobie, pomidor, wyobrażasz? Ludzie chcą zobaczyć pełną grę, a nie jej fragment. No dobra, lecimy sobie z drugim poziomem. Ta gra ma akurat jedną bardzo fajną rzecz, co mi się podoba, mianowicie... tak jakby takie połączenie 2D i 3D. Dlaczego połączenie 2D i 3D? Pewnie powiecie, skoro na razie mamy tylko pełnometrażowy gameplay, gdzie Donald pokazuje swoje dupsko. Czyli po prostu tyłem. Czyli po prostu taki gameplay Crasha Bandicoot. I Spyro zresztą. Tak, bo są poziomy, tak, są dwa poziomy 3D i dwa poziomy 2D. I jest jeden poziom, który jest poziomem ucieczkowym, czyli po prostu takie też trochę nawiązanie do Crasha Bandicoot. Okej, okay, tu mamy Shake'a. W wersji na Dreamcasta ten pluszak pojawiłby się z tyłu.
przez co niestety z moim padem są jakieś problemy od PS3, bo on często ma coś takiego. O, udało mi się zdobyć tą gwiazdkę, ja pierdzielę. Słuchajcie ludzie, ta gwiazdka to jest po prostu gwiazdka mordu. Serio, ja próbowałem to zrobić na livestreamie, próbowałem zdobyć ją na... tak, żeby sobie zagrać. I miałem takie kuźwa problemy, że to jest masakra. Muszę ograniczyć w końcu przekleństwa, bo to już jest trochę przegięcie pały. I za moje przekleństwa zleciałem w dół. No i dobra. Co ja chciałem dalej powiedzieć? Graficznie tych poziomów nie muszę wam przedstawiać, w sensie, że czy one mi się podobają, czy nie, bo sami zresztą widzicie, że grafika moim zdaniem cieszy oko, jak na rok, która została wydana. Tak więc jeszcze mogę raz przypomnieć, że ci, co portowali tę grę, to Ubisoft Shanghai, czyli Ubisoft, które portowało Raymana 2 na PS1. What the fuck? Ja tu muszę uważać, bo te skoki są naprawdę diabelskie. Donald, ogarnij się, proszę. Ale myślę, że sobie będziemy przechodzili tak poziomy. Praktycznie co świat będzie odcinek. Tak myślę. Jak ja kurde oberwałem? No halo! Donald, czemu ty żeś nie zaatakował, kiedy ja cię prosiłem? Dobra, mamy 10 żyć. Wow! I straciłem w bardzo łatwy sposób te 10 żyć. Niesłychane. Ja się chyba na ten pad od PS3 będę wnerwiał. Tak mi się przynajmniej wydaje. Kuźwa, Donald, no skacz do cholery jasnej. No o co mu chodzi? Co ty się tak buntujesz, kurde? Co ja ci zrobiłem? Ja tylko chciałem nagrać twoją grę, bo bardzo mnie o to prosiłeś. Naprawdę, Donald, serio, prosił mnie. Dosłownie miałem ostatnio sen, gdzie po prostu Donald krzyczał do mnie, że jak nie nagram gry na kanał, to będzie słabo ze mną. I dlatego to robię. Spełniam twoją prośbę, Donald. Straciłem tutaj, ja pierdzielę, 3 życia. To ta gałka jest na tym padzie upośledzona. Czemu tak? Dobra, mamy poziom ukończony, 18 minut. Sprawdzam sobie w OBS-ie jak coś czas, bo OBS-em to nagrywam. Z nową kamerką, rzecz jasna. Dobra, mamy zaliczone. Hurra! Bo była raz akcja, gdzie kurde, co nie? Robię sobie poziom i ta kulka kończąca poziom. Nie wiem w ogóle, co to jest za kulka. Ta kulka magnetyczna nie zakończyła mi jakby poziomu, w sensie, że nie zdobyłem jej. Teraz robimy poziom Haze Track, czyli trzeci poziom i będzie to już poziom 2D. No, to będzie poziom 2D. Tak jest, zarypiście. Jedziemy. No i ogólnie tak jak już wspominałem wcześniej, się umówiłem po prostu, żeby trochę z godzinkę później przyjść, żeby dla was po prostu zapas nagrać, bo nie wiem czy wiecie, ale za 2 tygodnie już wyjeżdżam. Dosłownie za 2 tygodnie już wyjeżdżam. Przez co chcę wam nagrać zapas, żebyście mieli jakieś let's playe. Oczywiście wiadomo, ten let's play jeszcze poleci przed wyjazdem. Kuźde, zacząłem się. Nie podam wam dokładnie daty, ale mogę tylko powiedzieć, że nagrywam to ogólnie 9 stycznia 2018. Jak coś. O 11:31. A chcę was poinformować, żeby nie było. Tutaj ta gra w ogóle jest też mega. Nie wiem czy Ubisoft akurat tej gry też testowała poziom trudności. Bo nie wiem czy wiecie, ale Rayman Identity na przykład nie testowało poziomu trudności, tak więc oni nawet nie zdawali sobie sprawy, że wydali bardzo trudną gierkę. I cholera jasna, ja się coś dzisiaj plączę. O co chodzi, kurde, język, ogarnij się. O. Ja sobie to życie wezmę. I tego pluszaka też, nie żeby nie było. What the fuck?
Dawaj, przylatuj tu, platformo. Przylatuj tu. Przyleć tu, kurde. W każdym bądź razie. I gra po prostu... Ta też lubi robić coś takiego, Kramer 1, czyli po prostu te lampki, w ogóle nie wiem jak na to mówić, po prostu te kule kończące poziom praktycznie są często pochowane w tak głupich miejscach, że ty byś się nawet nie domyślił, że one tam są. To jest tak samo jak z klatkami w Raymanie 1. Albo z żyćmi. Z żyćmi. O, i mamy tutaj pluszaka, bardzo fajnie. Szkoda, że tu życia nie było. By się przydało, nie będę tego ukrywał. Skunks! Gin śmieciu! Dobrze, dziękuję. Checkpoint. Nice! To było coś! To był fuks! To był dosłownie fuks! Ja nic innego nie mogę określić, jak że to był fuks. Po prostu w skrócie to mi się nie powinno udać. Ale się udało. Chyba antyklątwa. Let's playa, rzecz jasna. Dobra. Czekamy grzecznie. Dobrze, jedziemy z koksem. Bardzo dobrze, cieszę się. Okej, świetnie. Okej, dobra, jest dobrze, jeszcze tylko dwa poziomy. Bo jeszcze chcę zrobić ten poziom z ucieczką. W sumie. Pokazać wam, o co w nim chodzi. Ja pierdzielę, no nie mówcie. Dobra, jest tu checkpoint w miarę blisko. Okej. Dobra. O, jest oż ty w mordę. Ta platforma wydaje dziwny odgłos, nie będę tego ukrywał. Ogólnie często są tutaj też dźwięki zaczerpnięte z Raymana 2 na... Po prostu Raymana 2. Nie będę mówił tutaj na dokładną konsolę, ponieważ to było w prawie każdej wersji. No dobra, może wersją na PS1. Ale tak, są tu dźwięki z Raymana 2. Dobra, mamy wszystko. Świetnie. Tutaj czasówka to 2.20, a tutaj będzie 2.15. No to niezły mnie speedrun czeka. Albo wiecie co? Nie! Zrobimy sobie te czasówki jako timelapse. Po prostu wiecie, przyspieszenie. Albo po prostu montaż tak zwany. Żebyście po prostu mieli, będziecie mieli pełnoprawne zobaczenie, jak te czasówki będą wyglądać. Jakoś tam muzykę włączę sobie, żeby nie było. Dobra. Jedziemy z koksem dalej. Gwiazdki w tej grze, jak widzicie, działają trochę jak owoce, łupa, albo po prostu monety w Mario, cokolwiek po prostu co daje życie, czyli zbierz ich 100 i masz życie. Nie muszę chyba takich oczywistych rzeczy tłumaczyć, ale po prostu wolałem przypomnieć. 12 żyć! Miałbym ich już o wiele, wiele więcej, gdyby nie fakt, że zwaliłem. Więc mówię, tak jak już wspominałem na początku, ta gra ma bardzo, ale to bardzo łatwą fabułę, no bądź, no bo co, musimy uratować Daisy z rąk Merloka, który chce zawładnąć nad całym światem, bla bla bla. Każdy antagonista robi praktycznie to samo. Hej, zaraz, poleciłem za bardzo do przodu. Tu jest misiek. Gdzie to jest książka? No! Bo trochę za daleko poleciałem. Wiem, że 100% w tej grze na pewno nic nie daje. Bo to, znaczy tego... Tutaj pewności 100% nie mam, czy to coś daje, czy nie. Bo ja tej gry aż tak na... Ja tą grę przyszedłem, ale nie na 100%. O! Więc to jest jakby moje takie na ślepo przechodzenie na 100%. Więc sam się przekonam, czy jest jakaś ekstra nagroda za 100%. I chyba każdy port Donalda będę 100%ował. Nawet chyba ten na PS2. Ale, co jest dosyć ciekawe, tutaj muszę wam opowiedzieć o tym,
że każdy z tych portów jest jakby trochę takim nawiązaniem do Raymanów dwójek w sensie. Dlaczego? Otóż ten port został zrobiony na silniku graficznym tym samym co Rayman 2 na PS1. Port na PC został zrobiony w tym samym silniku graficznym co port Raymana 2 na PC. W sensie Donalda, że wiecie o co chodzi. Port PS2 został zrobiony na tym samym silniku graficznym co Rayman Revolution. I port Donalda na konsolę Nintendo 64 został zrobiony w tym samym silniku graficznym co port Raymana 2 na Nintendo 64. Dlatego soundtrack z wersji na N64 jest dosyć słaby. Nie będę na ten temat się wywodził, ponieważ tak jak już powiedziałem, dla mnie on jest osobiście słaby. Znaczy ja rozumiem, że Ubisoft, jakby to powiedzieć, że wydawali jednak to na konsolę, gdzie soundtrack jest jakby odtwarzany przez system. Ja to wszystko rozumiem, ale po prostu dla mnie on jest słaby w słuchaniu, naprawdę. Nie polecam za bardzo soundtracków z portów tych gier na Nintendo 64. Ale to już jest moja kwestia gustu, bo mi się jakoś tak zbytnio nie podoba. Tyle mogę od siebie powiedzieć. Dobra, mamy już naszego... W sumie mamy te pierwsze 4 poziomy zaliczone, no w sumie poza tym, bo ten poziom się nam dopiero odblokuje chyba po przejściu bossa. Nadszedł czas na pierwszego bossa, Bernadetta. Albo po prostu... To jest gniazdo Bernadety? Nie wiem, nie wiem jak to się nazywa. No ale to w każdym razie jest w gnieździe, tak czy siak. Jakby nie patrzeć. I mamy cutscenkę. No jak widzicie, Bernadetta nie jest zbytnio rozgadana, a raczej jest rozgadana, jeżeli chodzi o tego. Jeżeli chodzi o tekst, w sensie jako ten, bo ona byłaby raczej odpowiednikiem takiej troszeczkę ciszy, jak w Raymanie 2 była, czyli po prostu w skrócie, wiecie, gdzie postać gada swoim własnym językiem. No i po prostu boss jest dosyć łatwy. W skrócie będzie puszczał na ciebie te jajka, będą wykluwały się pisklaki. Potem będzie próbował ciebie dupskiem swoim tłustym zgnieść. No i wtedy, no co? I wtedy po prostu musisz unikać. Za wszelką cenę. No i tyle. I po prostu potem na głowę wskoczyć i cały boss. To jest cała Bernadetta, w skrócie. Sami zresztą widzicie, jak wygląda przebieg walki. Arena tego bossa jest jak najbardziej spoko, ale jest jedna rzecz, co mnie zastanawia. Czemu soundtrack się do cholery jasnej wyłączył? Dlaczego? Dlaczego muszą być problemy? Jakby co nagrywał to z nowego emulatora wersji 1.9.0, bo wcześniej Dalmatyńczyki przynajmniej nagrywałem z emulatora 1.8.0, przez co były te dziwne bugi dźwiękowe. Ale teraz nagrywam z 1.9 i już nie ma bugów dźwiękowych. Więc nie macie o co się martwić, że coś takiego nastąpi. Bo dźwięk jest bardzo czysty. Nie wiem dlaczego tam nie jest czysty. I brawo, boss został pokonany! Jej! I zamienił się on w anioła. Czyli po prostu w skrócie zginął. I Donald akurat ustawił sobie to coś. To taką antenkę. I odlatujemy stąd. Bo boss został już pokonany. No i cóż. To by było chyba na tyle. Boss został pokonany. I odblokował nam się nasz drugi świat, którym zajmiemy się rzecz jasna w drugim odcinku. Dobra, tak więc ludzie, ja teraz, że tak powiem, z wami się chwilowo żegnam i zrobimy sobie te oto czasówki. I zastanawiam się, czemu to się nie odblokowało. Aha, czyli miałem z nim pogadać. Bear's Patch. Dobra, zajmiemy się teraz tym poziomem. Czyli chodziło o to, że ja musiałem zdobyć te wszystkie zabawki, albo przynajmniej jedną z tych zabawek i to się by odblokowało. To by się odblokowało. To jest całkiem logiczne.
Dobra. Będę w razie co uciekał D-padem teraz. O Jezus Maria, jaki tłusty niedźwiedź, ja pierdzielę, uciekaj. O ty głupi śmieciu jeden. Dobra. Zadanie w tym poziomie jest po prostu ucieczka przed tym oto gryzlim. Całkiem proste zadanie. Dobra, mamy checkpointa. Ta woda by mnie bardzo mocno spowolniła, dlatego dobrze, że ja zrobiłem coś takiego. What the... Czy... Ej, te małpy... Te małpy miały taki sam odgłos, jak małpy z tego, Tarzana na PSX-a. Ja pierdzielę. Jakie te gry są ze sobą mocno związane, what the fuck? O, 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 dobrze, 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 Donald. Robisz mi chyba rekompensatę za to, co było w poprzednich poziomach, że zginąłeś tak łatwo. Chyba robi. Nie daj się złapać temu śmierdzącemu gryzli. Za żadne Chiny, nie daj się złapać. Ale się, Donald, spowolniłeś. What? Dobra, 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 uszłem z tego z życiem. Uszłem z życiem. Dobra, zabójcza platforma, która dałaby mi gwiazdki, no tym razem żeście się nie postarali. Musiałem ją ominąć, ja pierdzielę tym... A, życie! Życia chcę zdobywać w tej grze, chcę mieć jak najwięcej. Czy ja słyszę platformę? Dobra, jest! Udało się! Udało się! Mamy to! To już końcówka poziomu, mam nadzieję. Tak! Końcówka poziomu! Jest! Proszę, udało się! Zaliczyliśmy to! Daliśmy radę! Jest! 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 Świetnie, pięknie! Zarobiście! Dobra, udało się. Ja pierniczę. I za ten poziom nic nie mamy. Ale szkoda. Ale dupa. Dobra. Tak więc tak jak już obiecałem. Poziom mamy zaliczony. Ja się chwilowo z wami żegnam. Widzimy się w tym momencie w montażu. Tak więc 3, 2, 1 i ja znikam. Chwilowe. Pa, pa. Oh,
Dobra ludzie, jestem z powrotem. I to był tak zwany montaż. Mam już wszystko stąd zaliczone. Możemy sobie stąd iść. Chwała Bogu ludzie, naprawdę. Ej, halo? Zapiszę sobie tutaj, czemu nie? Zobaczymy w ogóle jak nasz stan wygląda. Save. Ile mamy procent? Czekajcie, aż się podpiszę. Tak jak zawsze. Czy ja dobrze zobaczyłem? 28%, wow. A jako, że ta gra jest dosyć krótka, tak więc no, jeszcze tak z 3 odcinki myślę i będzie koniec tej gierki. Masz coś tam tutaj do powiedzenia, Gyro? Thanks, Donald. Now that the second teleporter is working, I can teleport you to Duckburg. Aha, czyli mamy teraz, że tak powiem, teleport do Duckburg, czyli naszego drugiego świata. I tak będzie wyglądał Duckburg. Wow. No to czekam raz niezłe poziomy. No dobra. Moi drodzy, mam nadzieję, że wam się seria podoba. Napiszcie mi w komentarzach, czy wam się przyjemnie to ogląda, czy też i nie. Chciałbym, żebyście napisali pozytywy, jak i negatywy tej serii. Czy jestem informatywny, czy też i nie. Czy po prostu wam się ogólnie podoba. Bardzo by mi na tym zależało, bo zależy mi na waszej opinii. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał ci się mój content, zapraszam do subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco z każdym moim filmem, jak i live streamem, oraz kliknij się w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia itd., itd. A jeżeli tobie, drogi widzu, spodobał się odcinek, to możesz zostawić łapkę w górę, nie przymuszam, a my widzimy się w kolejnych odcinkach, zagrajmy w Donald Duck Quack Attack na konsolę PlayStation 1, albo po prostu Szalone Przygody Kaczora Donalda, jeżeli chcemy być oryginalni po polsku. Na razie, cześć i siema, pa pa! Oh, my God.